Za nami 19. Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2017. Coroczne spotkanie grona fachowców, autorytetów, praktyków i naukowców zajmujących się szeroko rozumianą branżą energetyczną są polem do dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki. Tutaj ścierają się poglądy i omawiane są rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Od kilku lat rolę honorowego gospodarza pełni Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Prezes zarządu PGE GiEK S.A. Sławomir Zawada wspólnie z prezesem BMP Adamem Grzeszczukiem dokonali oficjalnego otwarcia sympozjum. Ten kongres energetyczny w Bełchatowie to jeden z największych w Polsce. Ja bym się pokusił, że to najważniejsze spotkanie techniczne energetyków. To dzisiaj tutaj rozmawiamy o bardzo wielu wyzwaniach, przede wszystkim o wyzwaniach środowiskowych, konkluzje BAT, dostosowanie naszych aktywów przez modernizację, inwestycje. To tutaj spotykają się ludzie, którzy reprezentują wytwórców energii elektrycznej, odbiorców, jak również firm z nami współpracujących. To tutaj nawiązujemy te relacje i możemy o tym porozmawiać, jak wdrożyć te najlepsze technologie, które są dla polskiej energetyki dzisiaj potrzebne. Panel wprowadzający dotyczył m.in. energetyki konwencjonalnej, programu 200+, przyszłości węgla w Polsce czy budowy nowych bloków. Firma Mitsubishi Hitachi Power System, dotychczas postrzegana jako główny dostawca technologii węglowych, tak naprawdę dysponuje siłą rażenia w zakresie technologii gazowych. To jest największy atut tej firmy. I w tym zakresie mamy okazję wykazać się na rynku polskim, mianowicie od czerwca realizujemy projekt budowy 500-megawatowego bloku gazowego w elektrociepłowni Żerań. Wydarzeniem towarzyszącym były stoiska wystawiennicze. To tutaj przedstawiciele największych firm energetycznych dzielili się doświadczeniami, wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi zmian i wyzwań stojącymi przed polską energetyką. Podczas głównego forum energetycznego z udziałem fachowców z branży, naukowców, a także przedstawiciela rządu rozmawiano o przyszłości polskiego węgla, przepisu na rynek mocy czy wyzwaniach energetyki nawet do 2050 roku. Publiczność za pomocą systemu do głosowania miała okazję wyrazić swoje zdanie na temat elektrowni jądrowych. Musimy znaleźć nowy miks dla Polski, musimy znaleźć nowe rozwiązania techniczne. Przygotowujemy w tej chwili koncepcję ekonomiczną, rozwiązania związane z elektrownią jądrową. Liczymy, że zostanie to w najbliższym czasie zatwierdzone przez rząd już jako rozwiązanie, którym przystąpimy do realizacji. Z punktu widzenia obciążeń emisyjnych praktycznie nie ma innego wyjścia. Musimy uruchomić energetykę jądrową po to, żeby móc również wykorzystywać nadal nasze zasoby węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego. Problem niskiej emisji był wielokrotnie przywoływany w Bełchatowie. Podczas debaty ciepłowników rozmawiano o korzyściach rozwoju centralnych systemów ciepłowniczych, będących również inwestycją w ochronę środowiska. W Polsce mamy około 5 milionów indywidualnych palenisk na paliwa stałe, które tak naprawdę ponad 50% odpowiadają za tak zwany smog, który nas szczególnie w okresie jesienno-zimowym mocno truje. No więc nawet gdybyśmy podłączyli milion czy dwa do systemu ciepłowniczego, to zdecydowanie ograniczymy emisję substancji szkodliwych, w szczególności tych pyłów, które są najbardziej rakotwórcze i szkodzą naszemu zdrowiu i życiu. Tradycją sympozjum w Bełchatowie jest uroczysta gala energetyki, podczas której redakcja magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa przyznała tytuły przyjaciela redakcji Mieczysławowi Kobylarzowi, dyrektorowi Enea Elektrowni Połaniec oraz Tomaszowi Słupikowi z Energopomiaru. Klucze sukcesu odebrał w tym roku profesor Zbigniew Kasztelewicz oraz spółka PKN Orlen S.A. Czuję dużą satysfakcję. Przez 30 lat walczę o polskie górnictwo i energetykę i to jest takie wyróżnienie za wieloletnią pracę od energetyków polskich. Jak powiedziałem, otrzymywałem wiele wyróżnień od górników. To jest pierwsze duże osiągnięcie, wyróżnienie od energetyków polskich. Bardzo się cieszymy jako PKN Orlen. Oczywiście jesteśmy tradycyjnie firmą z branży paliwowej, natomiast wejście w energetykę dla nas jest realizacją naszej strategii. I tak naprawdę ta nagroda to jest podziękowanie dla wszystkich osób, które były przez ostatnie kilka lat zaangażowane w projekty. Zwieńczeniem pierwszego dnia sympozjum był koncert Anny Wyszkoni.
Ja ten klimat kameralny bardzo lubię, ponieważ wtedy można nawiązać ten bliższy kontakt z publicznością, można stać się przez chwilę taką jedną muzyczną rodziną i bardzo to sobie cenię i dzisiaj też to czułam tutaj na scenie. Drugi dzień konferencji rozpoczął się również o wizyty wyczekiwanego gościa. Sympozjum odwiedził kapitan siatkarskiej drużyny PGS Kry Bełchatów Mariusz Wlazły. Dziękuję w imieniu swoim, jak i klubu za wylicytowanie mojej koszulki w szczytnym celu przez firmę BMP. Serdecznie dziękujemy. Zmieniamy się, dbamy o środowisko, inwestujemy, modernizujemy, jesteśmy efektywni i bezpieczni. Walczymy z niską emisją, stajemy się innowacyjni. To główne tematy, nad którymi pochylili się uczestnicy sympozjum w Bełchatowie. Wydaje mi się, że ta konferencja pokazała, że energetycy z jednej strony chcą wykorzystać ten narodowe dobro, jakie jest węgiel, a z drugiej strony, aby spełniać wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska, co ma ogromny wpływ na nasze życie. W tym roku w sympozjum udział wzięło 800 uczestników z 270 firm i zakładów. Zorganizowaliśmy wystawę 75 stoisk, gdzie w przerwach prelegenci mogą rozmawiać o najistotniejszych rozwiązaniach nurtujących. W ciągu 9 sesji tematycznych rozmawiamy o najistotniejszych rozwiązaniach nurtujących polską energetykę. 3 debaty interaktywne. Wspólnym celem debat, rozmów i dyskusji podczas największego w Polsce sympozjum tej branży było bezpieczeństwo i przyszłość polskiej energetyki.